Puszcza Campinoska swoją nazwę wzięła od miejscowości Campinos. Etymologia nazwy nie jest do końca wyjaśniona. Prawdopodobne wydaje się, że od łacińskich słów campus noster, nasze pola, lub charakterystycznego elementu tutejszej przyrody, kępy wśród bagien, nazywanej przez miejscową ludność kampa. Nazwy Puszcza Campinoska użyto po raz pierwszy na początku XVIII wieku, ale do powszechnego użytku weszła dopiero w połowie ubiegłego stulecia. Najstarszym materialnym śladem działalności człowieka jest wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku. Większość obiektów zabytkowych znajduje się poza granicami parku. Najbardziej znane to te związane z życiem Fryderyka Chopina. Dworek w Żelazowej Woli i kościół w Brochowie. W puszczy na uwagę zasługują obiekty małej architektury sakralnej, kapliczki i przydrożne krzyże. Do dzisiaj zachowały się także pamiątki po żyjących tutaj w XVIII i XIX wieku osadnikach holenderskich, cmentarze kolonistów oraz rozsiane wśród bagien terpy, sztucznie usypane wzniesienia, na których zakładali swoje domostwa. Puszcza Campinoska od początku historii polskiej państwowości wpisana jest w bieg ojczystych dziejów. Nawet w czasach, kiedy nie nazywano ją Campinoską i na mapach nie było miejscowości, od której wzięła swą późniejszą nazwę. Mozaika wysokich, piaszczystych wydm i bagien, ogromne obszary bezdroży i rozległe kompleksy leśne decydowały o jej niedostępności i znaczeniu militarnym. Kiedy w 1959 roku powoływano w Puszczy Campinoskiej Park Narodowy, w uzasadnieniu jego utworzenia, obok wielkich, niepowtarzalnych wartości przyrodniczych tego obszaru, o skali krajowej i międzynarodowej, wymieniano pamiątki historii. Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z historii Polski. W 1410 roku zachodnim skrajem puszczy podążał ze swoim wojskiem pod Grunwald Władysław Jagiełło. W 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej północnym krańcem puszczy maszerowała dywizja Henryka Dąbrowskiego. W okresie powstania styczniowego we wsi Campinos znajdował się sztab powstańczy, a puszcza dawała schronienie uciekającej przed carską branką młodzieży warszawskiej. 14 kwietnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Budą Zaborowską pomiędzy wojskami rosyjskimi a oddziałem powstańców styczniowych Dzieci Warszawy, dowodzonym przez majora Walerego Remiszewskiego. Najtragiczniejsza jednak była II wojna światowa. Po rozgrywającej się na przedpolach puszczy bitwie nad Bzurą, oddziały armii Poznań i Pomorze usiłowały tędy przedostać się z odsieczą walczącej stolicy. Puszczańskie ostępy dawały schronienie partyzantom zgrupowań AK Campinos. Tutaj podczas powstania warszawskiego istniała wolna od okupanta niepodległa Rzeczpospolita Campinoska. Dzisiaj chroni się tu na równi ze skarbami przyrody takie narodowe pamiątki historyczne jak mogiłę 72 powstańców styczniowych 1863 roku w Zaborowie Leśnym, cmentarze i mogiły 9,5 tysiąca żołnierzy września 1939 roku. Cmentarz Mauzoleum Męczeństwa i Martyrologii Narodu Polskiego w Palmirach z mogiłami 2115 ofiar niemieckich tajnych egzekucji. Na puszczańskich szlakach spotykamy liczne pomniki i tablice pamiątkowe, na przykład pomnik Niepodległej Rzeczpospolitej Campinoskiej w Wierszach, kamień Orlika, kamień Ułanów Jazłowieckich, krzyż Jerzyków. Nie sposób wymienić tu każdą tablicę, każdą miejscowość czy każdy kościół, w którym jest upamiętnienie historycznych wydarzeń. Tradycja i pamięć pielęgnowana jest przez różne organizacje społeczne.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, organizacje harcerskie i skautowskie, grupy rekonstrukcyjne. Od 1961 roku organizowany jest centralny zlot młodzieży w Palmirach, w którym uczestniczyło już kilka pokoleń młodych turystów. Na cmentarzach wojennych, przy pomnikach, organizowane są też uroczystości i rekonstrukcje upamiętniające dawne wydarzenia. Przybywamy tutaj od kilku lat, można powiedzieć od kilkunastu lat, aby oddać hołd ułanom jazłowieckim, którzy polegli w bitwie pod Górkami, a spoczywają tutaj na cmentarzu wojennym w Granicy. Kampinoski Park Narodowy uważany jest za kolebkę pieszej turystyki nizinnej. To tutaj w 1907 roku odbyła się pierwsza wycieczka nizinna zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W okresie międzywojennym zostały wytyczone pierwsze szlaki turystyczne. Obecnie park jest najbliższym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców ponad dwumilionowej aglomeracji warszawskiej. Kampinoski Park Narodowy to znakomite zaplecze dla mieszkańców Warszawy, ale i nie tylko, do uprawiania turystyki, sportu, rekreacji. Dla tych celów mamy przygotowaną infrastrukturę. To są polany, to są szlaki, to są miejsca wypoczynku. Do dyspozycji turystów i odwiedzających pozostaje 350 km szlaków pieszych, 200 km szlaków rowerowych, 10 ścieżek edukacyjnych. Szlaki są poprowadzone w taki sposób, aby turyści i odwiedzający mogli zobaczyć wszystkie najcenniejsze miejsca w parku. To są zarówno siedliska, krajobrazy, można zobaczyć wydmy, można zobaczyć tereny bagienne, tereny otwarte, tereny leśne. Unikalną atrakcją jest też wąskotorowy pociąg retro, kursujący po zachodnich obrzeżach parku. Kampinoskie krajobrazy były scenerią produkcji filmowych. Tutaj kręcono m.in. Brzezinę, Czas honoru, epizody operacji Samum oraz Nic śmiesznego. Puszcza Kampinoska jest jednym z niewielu miejsc w kraju, gdzie wysokopienne lasy ciągną się kilometrami, bez zrębów, upraw i młodników, oraz znajdują się rozległe przestrzenie pozbawione zabudowy ciągów komunikacyjnych i linii teleenergetycznych. Park jest miejscem prowadzenia popularyzacji przyrody. W 1964 roku w budynku dawnej osady leśnej utworzono Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Na jego bazie w 1990 roku powstał ośrodek dydaktyczno-muzealny w Granicy imienia Jadwigi i Romana Kobędzów, jedna z dwóch pierwszych placówek tego typu w kraju. W skład ośrodka wchodzi także skansen budownictwa puszczeńskiego, w którym eksponowane są drewniane zabudowania typowe dla tego terenu. W 1998 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Edukacja przyrodnicza jest jednym z narzędzi ochrony przyrody. Warto zapamiętać, że aby coś skutecznie chronić, trzeba to najpierw poznać i pokochać.